chwilę w klubie Sztuka Tworzenia Ogrodów. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Podaruj skórze zastrzyk energii. Poczuj moc ekstraktu z moreli. Zobacz niezwykłe działanie rozświetlających pigmentów. To nowy krem Denergy Niva Visage. Energia i cera pełna światła od Niva Visage. Co ci to przypomina? To, że jestem głodny. A to? Że mam ochotę na coś nowego, zakręconego. Teletortilla. Nowość w telepizzy. Świeże składniki zakręcone ze smakiem na zimno lub na gorąco. Teraz w zestawie z pizzą. Przerna teletortilla oraz Pepsi Twist. Telepizza. Smacznie zakręcona. Efekty diety łatwo jest zmierzyć, ale jak zmierzyć działanie szamponu? Teraz Pantene Pro V udowadnia, że włosy mogą być nawet do 70% zdrowsze i bardziej lśniące. Formuła Pro V odbudowuje strukturę włosów i wygładza je. Kto nie wierzy, niech zmierzy. Więcej informacji o naszych programach i ramówce znajdziesz na stronie internetowej clubchannel.com. Jej chłopak. Nigdy nie myślałam, że ktoś, kogo spotkam, będzie oszustem. Jej drugie ja. Michael Rocky naciągnął Sonię na blisko 30 tysięcy dolarów. Jej kochanek. Po prostu on prowadzi najczęściej podwójne życie. Jego mały czarny notesik powiedział mi, że mnie kocha, więc dlaczego to zrobił? Kto następny? Dowiesz się na premierze Fałszywych Kochanków na kanale Klub. W świecie modelek i filmowych gwiazd liczy się tylko jedno. I masz. W tym programie przyjrzymy się często dziwacznemu światu za błyszczącą fasadą uznania i pieniędzy. I zadamy pytanie. Jaka jest cena sławy? Odpowiedź znajdziesz w programie Kulisy Hollywood na kanale Klub. Znajdziesz różową kredkę? Dla 3-letniej Alex to nietrudne zadanie, ale nie jest takie proste dla 9 milionów Amerykanów mających problemy z rozróżnianiem kolorów. Przeciętny człowiek widzi 150 kolorów. Osoba chora widzi jedynie dwie barwy. Eksperci twierdzą, że trudno określić, które dwa kolory widzą chorzy. Jeśli odróżnianie barw stanowi problem, mogą także pojawić się kłopoty w szkole. Nauka oparta jest na kolorach. Nawet jeśli choroba nie jest poważna, nauka w szkole może stwarzać nie lada problemy. Maureen i Jay Knights z Koledżu Medycznego w Wisconsin uważają, że gdyby diagnozowano więcej dzieci, nauczyciele mogliby pomóc im w problemach. Z tą myślą opracowali test, który ma jasno określić, na co dziecko cierpi. Najpierw potrzebna będzie kartka i ołówek. Różne symbole zostały pomalowane na różne kolory i ukryte wśród szarych kropek. Dziecko musi odnaleźć ukryty symbol. Ludzie cierpią na różne formy choroby. Niektórzy nie widzą nawet jaskrawych symboli ukrytych wśród szarych kropek. Niemożliwość rozróżniania kolorów to choroba genetyczna. Jeśli dziecko nie rozpoznaje symbolu, przeprowadza się test DNA. Bacikiem pobiera się próbkę z jamy ustnej, resztę bada się w laboratorium. DNA określa człowieka, tam zapisane są wszystkie dane. Możemy przyjrzeć się genom odpowiadającym za postrzeganie kolorów i dowiedzieć się, jakich kolorów dziecko nie widzi. Osoba mająca problemy z rozróżnianiem kolorów nie może wykonywać pewnych zawodów. Nie może być policjantem ani strażakiem. Lepiej dowiedzieć się o chorobie jak najwcześniej. Spójrz na to z mojej perspektywy, dobrze? Niepohamowane emocje, niesamowici goście. W programie Jerry'ego Springera na kanale Klub.
Jak wygląda dom twoich marzeń? Klub zaprasza na program Współczesne Wnętrza. Inspirującą serię o urządzaniu wnętrz i stylach życia. Znajdziesz tutaj wiele pomysłów na to, jak szare nieco mieszkanie przekształcić w prawdziwy pałac. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Współczesne Wnętrza. Na kanale Klub.